Nie tylko sztywne procedury, musztra, pilnowanie i resocjalizacja osadzonych. Okazuje się, że za murami zakładu karnego w Dębicy działa się także charytatywnie. Po raz kolejny funkcjonariusze z dębickiego więzienia pomagają innym. Tym razem akcja dedykowana jest środowiskowemu domowi samopomocy imienia Świętej Kingi w Tarnowie. Dotarła do nas informacja o potrzebie pomocy dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowie, który jest to prowadzony przez siostry zakonne. Jest to placówka, która nie ma wystarczających środków, a potrzebuje pomocy w zakresie zakupu samochodu do przewozu tychże niepełnosprawnych dzieci, którymi się opiekują te siostry. Postanowiliśmy pomóc temu wydarzeniu i w ramach pomocy zbieramy środki i mam nadzieję, że tutaj dość znaczącym wsparciem będą przekazane środki na konto Domu Pomocy. Myśmy o tej akcji dowiedzieli się z mediów społecznościowych, dlatego weszliśmy w tą akcję z dyrektorem zakładu karnego w Dębicy. Z uwagi na to, że współpracujemy tutaj, ta relacja nasza układa się bardzo dobrze, więc jest to druga akcja realizowana wspólnie z dyrektorem. No i chcemy, aby nasza jakaś tam cegiełka została przekazana na zakup tego samochodu. Żeby pomóc niepełnosprawnym dzieciom, nie trzeba być mundurowym. Funkcjonariusze zakładu karnego w Dębicy zachęcają do finansowego wsparcia w zbiórki i udostępniania w posta informującego o całej akcji. Wsparcie dla tarnowskiego SDS-u to kolejne po szyciu maseczek dla domów pomocy społecznej i akcji dla dębickiego szpitala działania podjęte przez placówkę z ulicy Sandomierskiej na rzecz lokalnej społeczności.